Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami dziś spotkanie fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Lask zmierzy się z Manchesterem United. Ekipa gości liczy dzisiaj na 3 punkty, tak jak w pierwszym spotkaniu. Na pewno nie przestraszą się tutejszych kibiców. Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Fred. Ty do mnie, ja do ciebie. Oczekują odpowiedniej chwili. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Cristiano Ronaldo. Podanie Pogby, może być groźnie. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Wiele dziś będzie zależeć od gry tego pana, Cristiano Ronaldo. W ostatnim czasie Portugalczyk jest na ustach wszystkich. Wykazuje ostatnio świetną formę. Notuje średnio ponad bramkę na mecz. W 3 ostatnich spotkaniach strzelił 4 gole. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. United na skrzydle, czy wykorzystają wolną przestrzeń? Oto przy piłce Fernandes. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Ależ interwencja w polu karnym. Otrzymałem informację, że przed momentem padła bramka na Stade Orange Velodrome. Mamy pierwszą bramkę dla Olimpiku Marsylia. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1 na zegarze 24 minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Próba odbioru i przerwany atak. Ronaldo. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Podanie dochodzi do Pogby. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. Ma czas i miejsce na centrę. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Teraz Bruno Fernandes. Czy wykorzystają okazję? Co za okazja teraz dla Manchesteru United. Powinni to wykorzystać, a tak dalej mamy bezbramkowy remis. Oto przy piłce Fernandes. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. UEFA Europa League to impreza rozgrywana pod tą nazwą od... Ależ akcja, popatrzmy. Dobra piłka, pędził do niej atakujący. Bramkarz jednak był pierwszy przy piłce. Dobra akcja Manchesteru United. Mija obronę tym podaniem. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze.
Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Dobra sytuacja na centrę. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. No i zaczęli teraz drugą połowę tego spotkania fazy grupowej UEFA Europa League. Victor Lindelöf. Pogba. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Gaja, adresatem podania. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Przypomnijmy już kibicom, że na horyzoncie mamy bardzo ciekawe spotkanie w angielskiej Premier League. Manchester United zmierzy się z Crystal Palace. Przewiduje ciekawy pojedynek. To będzie takie spotkanie, w którym trudno z góry wskazać stuprocentowego faworyta. Myślę, że nie można go przegapić. Fred. Mija teraz bez kłopotu. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. No to mamy 1-0. Lindelöf. I Fred. Czerwone diabły w natarciu. Juke ma teraz... A teraz będzie dobra okazja. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? Na razie 2-0. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Ryzykownie, ale skutecznie. Rywalom Manchester United niełatwo dziś odebrać futbolówkę. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Rashford dostał piłkę. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Rashford prowadzi piłkę. Ponownie Marcus Rashford. Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rzuca w okolice 11 metra. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Brawo, dobrze w obronie. Cristiano Ronaldo! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Ronaldo, wymarzona okazja. Piłka dalej w grze. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Co za strzał. Ten wolej aż poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zawsze potała w siatce. A, już to jest pokus jednego zespołu. Postawy drugiej ekipy najlepiej przemilczmy.
Donny van de Beek. Pewna teraz interwencja do broni w tej centrze. Dowiadujemy się właśnie, że padła bramka na Stade Orange Velodrome. Tak, to jest kolejny gol dla Olimpiku Marsylia. Mamy teraz remis 2-2 na zegarze 82 minuta. Bardzo dziękujemy. Bruno Fernandes. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. A teraz szansę na gola. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Głęboko w pole karne zagrywa. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Donny van de Beek. Rashford dostał piłkę. Mierzone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. Niesamowite. Sędzia odgwizduje spalonego. No, mam wątpliwości, czy słusznie. Słusznie, słusznie, Tomku. Chociaż decydowały centymetry. I kończy się to spotkanie. Manchester United pokazał wyższość nad rywalem. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie pojawiłaby się choćby iskierka zwątpienia w końcowe zwycięstwo. Podanie Pogby, może być groźnie.